Cześć, witam wszystkich oglądających ten filmik, a w szczególności Ciebie, Maksim, ponieważ jest to odpowiedź skierowana do Ciebie na jeden z konkursów, który przeprowadzasz, a konkretnie chodzi mi o konkurs dotyczący nagrania filmiku, w którym mieliśmy opowiedzieć, jak zaczęła się nasza przygoda z branżą grową. A więc jedziemy. Ja jestem dość młodym graczem, dlatego nie będę kłamał, że moją pierwszą grą był Pong, czy też jakieś inne gry prehistoryczne. Ale może najpierw od początku. W wieku około 5-6 lat dostałem swój pierwszy komputer. Pamiętam, że częściowo zasponsorował mi go mój świętej pamięci dziadek. Charakterystycznym elementem było to, że wszystkie akcesoria były białe, od myszki po monitor. Ale chyba większość komputerów w tamtym okresie właśnie tak miała. Pierwszą grą, którą dostałem, a właściwie trudno to nazwać grą, był to program edukacyjny kupiony w kiosku. Pamiętam, że zrobił na mnie naprawdę fajne wrażenie. Różne elementy były interaktywne, ktoś coś tam mówił przez głośniki. No, ogólnie dla mnie był szał. Później przyszła pora na nieco inne gry, bardziej poważne. Zagrywałem się m.in. w Dungeon Keeper, tylko nie pamiętam, która to była część. Pamiętam, że ta gra była strategią, w której rozbudowywaliśmy się w piekle. Naprawdę genialna gra. Mam masę super wrażeń z nią związanych. Swoją drogą ciekawe jest to, że bałem się grać w Diablo, a w Dungeon Keeper sprawiał mi banana od ucha do ucha. Naprawdę. Nie wiem jak to wytłumaczyć, bo obie gry były naprawdę dosyć mroczne. No, szczególnie dla dzieciaka w wieku kilku lat. Kilkunastu. Kolejnymi grami, które przychodzą mi na myśl, to na pewno Settlersi. Bodajże trzecia część. Carmageddon. Rewelacyjna rozpierducha samochodówka z otwartym świecie. Pamiętam, że charakterystycznym elementem właśnie był czerwony samochód, z którym pędziliśmy. Tylko nie jestem pewien, czy mogliśmy wymieniać sobie na inne, czy nie. No ale mniejsza z tym. Kolejnymi grami, które tak powiem zapadły mi w pamięć, to Kangurek K.O. Czyli platformówka z walecznym kangurkiem w roli głównej. I naprawdę masa innych gier. Jeszcze jedna przyszła mi do głowy. A konkretnie Herkules, którego właśnie odpaliłem na PC-cie na emulatorze, bo nie jestem pewien, czy on wyszedł na komputery od razu, czy też nie. Ale naprawdę niesamowita przygoda ze śliczną oprawą audiowizualną, rewelacyjny gameplay na tamte czasy, to miód. Troszeczkę później przyszła pora na popularnie nazywanego Pegasusa i nie mniej popularne strzelanie do kaczek, tak. Na tym sprzęcie przegrałem naprawdę mnóstwo godzin, w których nawet nazw nie pamiętam, ponieważ mieliśmy takie kartridże dodawane do konsoli, czy też kupywane na bazarze, w którym było 100 gier, a powtarzały się co 5 i tak dalej. Wiem, że były jakieś tam lekkoatletyka, no i właśnie to najsławniejsze strzelanie do kaczek. No i w pewnym okresie wróciłem ponownie do peceta. Przyszedłem m.in. Max Payne'a, czy też grę, której nazwy nie pamiętam, jednak wiem, że byliśmy w niej więźniem podczas którejś z wojen światowych i musieliśmy wydostać się z więzienia. To też fajny motyw, który zapadł mi w pamięć. Później przyszła pora na PlayStation 1, na Crasha, FIFA, Tekena, na Alone in the Dark, czy GTA 1, 2. No a jeszcze później był oczywiście Xbox 360, PS3. I tak to się ciągnie do dzisiaj. Tak właśnie wygląda moja historia z grami w ogromnym skrócie. Maksim, bardzo fajnie z twojej strony, że organizujesz takie konkursy. Naprawdę wielki plus dla ciebie. Pozdrawiam cię, Maksim, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie umarłeś z nudów. To tyle ode mnie.